Zapraszamy do Malta. Witam Was tutaj, cześć i czemami z nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Zapraszamy do Malta. W tym miejscu będzie się znajdować STP Karolin. Tutaj właśnie w tymże miejscu widzicie. Zdjęcia co prawda nie są najnowsze, bo lipiec 2022, ale sądzę, że i tak dosyć dużo Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast pytanie, które zadałem w temacie, w tytule tego filmu, nie jest bez powodu, ponieważ o tym właśnie chciałem dzisiaj porozmawiać. Dawno nie było żadnego filmu na temat Malta Karolin na moim kanale, pewnie już jakieś 2 lata minęły faktycznie od pierwszego odcinka na Karolin. Niedługo będzie faktycznie przelot z tym, jak to wygląda aktualnie tej jesieni, czyli w 2022 roku, czyli 2 lata później niż te zdjęcia, które teraz widzicie, ale to się dużo nie zmieniło. Jedyne co, to faktycznie jest tutaj mniej drzew, bo część drzew została wycięta przez Guler Marek jakiś rok temu mniej więcej, lub pół roku temu i po tym się nic nie działo. Oczywiście powody są dosyć poważne. Zacznijmy od podstawy. Najważniejszym elementem, aby rozpocząć prace budowlane w danym miejscu, są pozwolenia. Pozwolenia, które długo trwały, długo były akceptowane przez wojewodę mazowieckiego, no ale w końcu zostały wydane. Tu macie wizualizację stacji techniczno-postojowej właśnie STP Karolin w tymże miejscu. Tak to mniej więcej będzie wyglądać, a tu już jest stacja bezpośrednio Karolin, co prawda tutaj się jest podpisane jako C1, ale to o to właśnie chodzi, tak będzie wyglądać, również z wizualizacją parkingu Parku Jedź, który tutaj się znajduje na powierzchni i parking Parku Jedź będzie realizowany później. Natomiast wracając do tematu pozwoleń, pozwolenia miały być dużo wcześniej, były tam problemy w dokumentacji od Guler Marku, więc oczywiście cały proces się opóźniał, w jedną, w drugą był przeciągany przez wojewodę, brakowało jakichś dokumentów przez Guler Mark, bo o czegoś oni tutaj nie zrobili. No i tak to szło, szło w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą stronę, aż w końcu mamy dzień dzisiejszy, kiedy zostało, znaczy dokładnie we wtorek, 11 października została wydana ostatnia zgoda, ostatnie pozwolenie na stację techniczno-postojową Karolin. Wszystkie pozostałe pozwolenia na stację Metra Chrzanów, Lazurowa, Karolin są już wydane. STP dostało właśnie wczoraj, a wentylatornie szlakowe V02 i V03 albo V01, V02, tak to chyba wyglądało, mają już pozwolenia i sama komoda demontażowa również, przebudowa ekspedycji na pętli Gruczewska również ma już pozwolenia, więc od tej strony wydaje się, że mamy wszystko, prawda? Możliwe, że ta stacja właśnie Chrzanów, którą teraz widzimy, mogłaby już powstawać. Natomiast jest inny problem i to dosyć poważny problem, o którym teraz wszyscy debatują, a mianowicie pieniądze i waloryzacja kosztów budowy. Jak pewnie część z Was wie, ta budowa tego odcinka metra jest specyficzna, ponieważ nie jest dofinansowana jako jedyny odcinek tej drugiej linii metra w żadnym stopniu przez Unię Europejską, przez fundusze Unii Europejskiej, co oznacza, że miasto stołeczne Warszawa całkowicie zapewnia w tymże miejscu finansowanie. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że to jest projekt w kategorii projektuj i buduj, ponieważ projektowanie dosyć długo trwało, później były problemy z wydaniem wszystkich pozwoleń przez wojewodę i to długo trwało. Teraz mamy dosyć mocny kryzys, inflacja i to wszystko, dzięki czemu to, ile kosztowały wtedy te projekty i cała umowa w 2018 roku, kiedy została podpisana umowa z Guler Markiem, dla nich jest już nieadekwatna do tego, co oni mają tutaj zrealizować. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chcą, żeby więcej im zapłaciło miasto. Według podstawowej umowy cała kwota, jaką mieli dostać jako wykonawcy, to jest 1 600 000 zł i liczą na to, znaczy mniej więcej, to są takie szacowania, że minimum, jaki oni będą chcieli od nas, czyli od miasta, to jest 560 milionów polskiego golda, co oznacza, że to jest 500 000 000 zł. To jest naprawdę duża kwota i no nie ukrywajmy, zanim metro warszawskie, czy też po prostu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy znajdzie takie pieniądze, to może trochę upłynąć. Wiadomo, że to jest najważniejsza inwestycja, nad jaką teraz aktualnie miasto pracuje. Chcą skończyć za wszelką cenę drugą linię metra i ja im się nie dziwię, naprawdę. Według mnie to dobre podejście, żeby skończyć w końcu tą drugą linię metra, która dosyć długo jest mimo wszystko budowana. Jednakże pytanie, kiedy to się stanie? Na dzień dzisiejszy, bo właśnie dzisiaj nie bez powodu ten film nagrywam, dzisiaj odbyły się pierwsze rozmowy z przedstawicielami Guler Marku i przedstawicielami Warszawy.
Z tych rozmów wiemy tyle, że Gulermark przedstawił swoją opinię, swoje tam raporty, że to faktycznie wszystko wzrosło, że koszty są o wiele większe i tak dalej. No, my mniej więcej rozumiemy ich stronę, wiemy, że faktycznie wszystko zderzało. Natomiast miasto powiedziało na razie tyle, że nie ma jeszcze aktualnego wspólnego stanowiska i będą rozmowy. Będą rozmowy trwały na temat tego, ile faktycznie będzie dopisane do umowy, będzie aneks, ile faktycznie wykonawca, czyli Gulermark, dostanie więcej. Czyli na dzień dzisiejszy nie wiemy. Kolejne obrady i rozmowy z wykonawcą i miastem mają być za miesiąc. Więc jeszcze przez najbliższy miesiąc nic w tej sprawie się nie zmieni. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, kiedy powiem więcej o tej inwestycji. Cześć!